Urywki. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Wie panie, mam wrażenie, jakbyśmy się widzieli wczoraj. A to już minęło? Dwa dni. Proszę pana. Dzień dobry państwu. Oj, nie wybawiłem się i nie wytańczyłem podczas tegorocznego karnawału, ponieważ z wielu rzeczy, których nie umiem, taniec zajmuje pierwsze miejsce, no może ex aequo z językiem francuskim. I przez to nie byłem na ani jednym balu czy dancingu, ale raz mało brakowało. Graliśmy z kolegami koncert w Ciechocinku, a tam tężnie, sanatoria, co krok lokale z parkietami do tańca, no i kuracjuszki. I po koncercie przyszedł do nas wianuszek sanatoryjnych dziewcząt w liczbie 7 i dawaj zapraszać nas na potańcówkę. A że do ciszy nocnej, kiedy panie muszą być w swoich pokojach, zostało jeszcze trochę czasu, rysował się przed nami interesujący wieczór. I co? I przeprosiliśmy panie, wsiedliśmy do busa i pojechaliśmy do domu. Wstyd. A myślałem, że jesteśmy dżentelmenami. 7 kuracjuszek. Szósty marca, środa popielcowa. Imieniny dziś obchodzą Będzimysł, Cymbarka, Frydolin, Koleta i Konon. Wszystkiego najlepszego. 6 marca 1831 roku w Teatro Carcano w Mediolanie odbyła się premiera opery Vincenza Belliniego Lunatyczka. Spektakl rozpoczął się o godzinie 23, a poszukiwania głównej bohaterki zakończono 2 dni później w południe. 22 lata później w Wenecji odbyła się premiera innej opery, tym razem była to La Traviata Giuseppe Verdiego. Piękna opera, a jej premiera zakończyła się kompletną klapą i skandalem. Publiczność w połowie XIX wieku nie była gotowa, aby w operze śledzić historię damy lekkich obyczajów. Verdi zmuszony był do wprowadzenia kilku zmian, przeniósł akcję dramatu do czasów Ludwika XIV, zmienił tytuł z Traviata na Violetta i 6 maja 1854 roku wystawił spektakl w Wenecji, ale o tym już w urywkach z kalendarza 6 maja w poniedziałek opowie państwu Joanna Kołaczkowska. Sprawdzę. Dziś przypada również Europejski Dzień Logopedy. Ja wiem, że na niektórych zgłoskach nieco świszczę, dlatego jeszcze dziś pobiegnę do logopedy złożyć życzenia i pobrać ćwiczenia Czesał Czyżyk Czarny Koczek Treść Sierpc Sierść. A redaktorowi Łukawskiemu pani logopeda poleciła mruczeć do ściany. Takie ćwiczenie, mruczenie do ściany. Jak ja bym chciał zobaczyć, jak pan kiedyś mruczy do ściany. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ulę, która powiedziała właśnie, i teraz proszę przemruczeć ścianę na wylot. Jak panu idzie? Cały czas próbuję. Filip Jaślar. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Z przyjemnością.